Skończyłem fanfarą na 2 tygodnie przed jego walką. Jak się czujesz na obecnym etapie przygotowań? Czuję się bardzo dobrze. Dzisiaj taki mocniejszy trening mieliśmy, także zaaklimatyzowałem się już tutaj w Polsce Zakopanym. Z dnia na dzień coraz lepiej śpię, bo te pierwsze dni były takie, że gdzieś tam 4-5 rano pobudka i już nie mogłem spać, bo zmiana czasowa. Z Kalifornii 9 godzin, między Chicago a tutaj, a Polską 7, także troszkę byłem taki zdezorientowany tym wszystkim. Ale tak jak mówię, no, zaaklimatyzowaliśmy się, dzisiaj już był trening na pełnych obrotach i no i co, coraz bliżej walki. Jakie dane dochodzą do Ciebie z Warszawy? Dobry jest odbiór kibiców, jak będzie na Torwarze? Na Torwarze? No myślę, że kibice dopiszą. Na razie dochodzą mnie słuchy, że bilety się sprzedają, że to jest zainteresowanie całą galą jest coraz większe, także mam nadzieję, że i kibice pięściarscy i też kibice, że tak powiem, futbolu, tak, i piłki nożnej też się zjawią, też będą mnie wspierać i wszystkich zawodników, którzy będą boksowali na Torwarze 16 czerwca, także myślę, że kibice dopiszą, zapełnią Torwar i będziemy boksować i pokażemy dobry boks przy pełnej hali. Patrząc nawet teraz na Ciebie, ciężko nie zauważyć, że z Legią jesteś mocno związany. To dla Ciebie będzie dużo znaczyło, że to będzie tak właśnie blisko Legii, że to jest gala tak gdzieś tam związana z Legią, bo jednak i nawet inni zawodnicy to są zawodnicy z Legia Fight Club. Na pewno tak, no będzie to taki wieczór, gdzie ci zawodnicy związani z Legią też będą boksować i chcieli się pokazać. Także ja się cieszę też, że właśnie jest to na Torwarze blisko stadionu Legii. Kiedyś był taki właśnie pomysł, żebym boksował na stadionie Legii, ale no to gdzieś później ten pomysł nam uciekł, oddaliło się i no ale boksuję na Torwarze. To jest jakby drugie miejsce związane jakby z Legią. Fight Club jest naprawdę, no powiedzmy, drzwi w drzwi, tak, z Torwarem. Także super, cieszę się, jest to dla mnie super miejsce do powrotu po 12 latach. Jest ekstra motywacja, chęć pokazania się kibicom i no i super, super, tak, jak się tu mogę z tego cieszyć, że kibice będą mnie wspierali na Torwarze 16 i no, a ja będę chciał pokazać im, że wychodzę do ringu po to, żeby zwyciężyć. No właśnie, ci co mają wątpliwości, czy wychodzisz po to, żeby tylko zwyciężyć, czy może tylko po wypłatę, to można rozwiać te wątpliwości, bo przyjechałeś z całym teamem, widać, że traktujesz to poważnie, przyjechał twój fizjoterapeuta, trener przygotowania fizycznego, dwóch trenerów, czy właściwie jeden catman, trener główny. Naprawdę profesjonalnie wygląda tutaj ten obóz i trenujesz ciężko. No na pewno tak. Po walce ze Stevensonem miałem troszeczkę przerwy. Po tej przerwie wróciłem do ciężkiej pracy. No to jest mój powrót, no powrót nowej kategorii, także trzeba się solidnie do tej walki przygotować. Mam fajny team. Dogadujemy się nie tylko na sali, ale też poza salą, także każdy robi swoją pracę, każdy jest odpowiedzialny za jakiś etap przygotowań, tak, i za jakąś swoją część. Także fajnie, bo i Maciek opiekuje się mną jako masażysta i terapeuta, żeby tam jakieś kontuzje nie złapać mnie w treningach czy między treningami. Catman, który no, cały czas jest ze mną i tak samo wiąże mi bandaże, trener Eddie Croft, który jest naprawdę świetnym szkoleniowcem. Fajnie się dogadujemy. Także i nowy trener od przygotowania kondycyjnego, Daniel Rios Ortega, przygotował mniej więcej Luciana Butę, wcześniej Bodu Jacka, Marqueza, także no też ma doświadczenie, też wie jak trenować, ma fajne takie nowe metody treningowe, także też jest to dla mnie coś nowego, nowe doświadczenie i myślę, że to wszystko, te wszystkie czynniki zaprocentują i 16 wyjdę do ringu i będzie dużo łatwiej. Master coś Ci podpowiadał? Mówiłeś, że coś tam się z nim kontaktowałeś? Jeszcze nie. Właśnie pisałem z nim, chyba dzisiaj właśnie do niego zadzwonię, bo tak jakoś teraz między treningami odpoczywałem, jakoś nie chciało mi się w ogóle dzwonić do nikogo i z nikim rozmawiać.
ale rozmawiałem z masterem, pisałem z nim, dał mi swój numer, bo pisaliśmy na Instagramie i mam się do niego odezwać. Także myślę, że jakoś teraz w weekend się z nim złapię, pogadamy, da mi parę wskazówek, powie, jakie są mocne strony Silacha, jakie są słabe strony Silacha. No i myślę, że to też będzie fajna rada ze strony Mateusza i na pewno będę chciał coś, na pewno będę chciał podpytać się coś o Silacha. Jest szansa, że któryś z tych worków polegnie na treningach, bo widzę, że huczą strasznie, łamią się, latają na wszystkie strony, chyba niedługo któryś znokautujesz. Możliwe, bo co, siła ciosu jest dobra, dynamika też jest dobra. Teraz z treningu na trening będziemy łapać coraz więcej świeżości, coraz więcej luzu i po tym następnym tygodniu będziemy już naprawdę chcieli troszeczkę więcej odpoczywać, mniej trenować, łapać tej świeżości, tylko będziemy tam robić treningi na oczko na to, żeby przypilnować troszeczkę wagi. No i co, ja tak naprawdę już jestem dzisiaj gotowy, żeby wychodzić do ringu, ale mamy jeszcze 2 tygodnie, musimy jeszcze przepracować te 2 tygodnie mądrze i wyjść 16 przygotowanym, pokonać Silacha, jechać na zasłużone wakacje i wtedy myśleć co dalej. Fajnie słyszeć ten polski język na co dzień? Fajnie. Nieraz właśnie się śmiejemy, że coś powiemy na głos, a mówimy po polsku, tak? Zwłaszcza z Maćkiem, moim terapeutą, gdzie siedzimy, coś kogoś tam delikatnie obgadamy, nie? I zaraz się orientujemy, bo gadamy na głos, że mówimy po polsku. Bo w Stanach jest tak, że gdzieś tam coś gadamy i nikt naszego języka nie rozumie, także mamy tą swobodę. Także tu się łapiemy nieraz za język i się śmiejemy, także no miło, fajnie, że jestem w Polsce, zawsze to jest mój kraj, to jest moja ojczyzna, lubię tutaj wracać, ale wcześniej między walkami, kiedy boksowałem w Stanach, to wracałem bardziej, albo byłem tutaj w Polsce bardziej wakacyjnie, tak na tydzień, także inaczej to przeżywałem. Teraz jestem tutaj na obozie, mam swoje zadania, także to też jest troszkę inna atmosfera. Ale fajnie, że jestem w Zakopanem, że tutaj trenujemy w COS-ie i jestem jeszcze w Polsce 3 tygodnie, także myślę, że ten czas fajnie poleci. Ostatnie pytanie, bo twój trener, z którym rozmawiałem, powiedział, że idealne byłoby rozwiązanie takie, żeby go odciąć od jego zmysłów, żeby go znokautować. Dla ciebie też to jest idealne rozwiązanie i do tego będziesz dążył? Zobaczymy. No ja tutaj wychodzę do ringu po to, żeby też pokazać dobry boks, żeby boksować. Nie nastawiam się na jakiś knockout w tych pierwszych rundach na pewno. Zobaczymy, jak się Silach przygotuje, bo widziałem go w tych ostatnich 2 walkach z Mateuszem Masternakiem i z Papinem, tak? I w tych 2 walkach no to jest, była tam jakaś przepaść i całkiem inaczej on wyglądał w tych pierwszych rundach. Do Mateusza Masternaka wyszedł naprawdę zmobilizowany, gotowy, ręce wysoko, garda, fajnie chodził, do Papina wyszedł, to po prostu ręce w dole, tam coś pykał i słabo wyglądał od pierwszej rundy, także zobaczymy Silacha, jak on się przygotuje, jak tutaj przyjedzie przygotowany. Na pewno myślę, że to jest też dla niego być albo nie być już, tak, bo to będzie, byłaby jego 3. porażka z rzędu i chyba myślałby o zakończeniu kariery, także na pewno przyjedzie tutaj po zwycięstwo. I zapowiada się dobra walka, także tak jak mówię, no fajnym scenariuszem by było zakończyć tą walkę przed czasem, ale jeżeli się nie uda, to będę chciał boksować i po prostu pokazać, że jestem lepszy. Mam kondycję na te 12 rund, także nie obawiam się tego, że mi zabraknie gazu, bo naprawdę ten obóz był mocny i mam kondycję, mam energię, żeby boksować te całe 12 rund. Zobaczymy jak będzie w samej walce, ale tak jak mówię, no, jeżeli nadarzy się okazja knockoutu, na pewno to wykorzystam.